okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ziemierzcielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. Jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej, odwracam się. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuję palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Stal chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Yellow to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A, podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał, to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserin. Zussmann, 3 razy w 10 sekund. I jest twój. No nie wiem. O, zawsze możesz spękać. Stawiam na Zussmana. Okej. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu... Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, a Yellow bije się, jakby było ich dwóch. Mama mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A, tam na co komu durny wisiorek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! O 18 odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniel. Spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie! Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie! Jesteśmy ciężko strawni! Zważaj na słowa, Zussmann! Za mną! Mam chwilowo farta. A więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia! A potem Ren. Damy radę, Daniels. Dziś, wespół z naszymi sojusznikami, wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata.
Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz, lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Bombardowanie miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się, szeregowy? Nie, ser. A powinien być. Daniels, masz ognia? To jasne. Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdrezwowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika! Cała na przód! Uwaga! Trzymajcie się! Kurwa mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Kopeco! James! Rozwalcie ten drut rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Otwieraj lampę! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! Weź Bangalora i dostań się do wału! Musimy przebić się do bunkru! Daniels! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Dasz radę! Tak jest! O Jezu!
Daniels! Użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do bunkru! Prawie na miejscu! Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchnie! Naprzód! Do zamoczki! Dalej, 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 dalej! Do kopu, biegiem! Wygląda kiepsko! Proszę, weź to! Dzięki, stary! Dobra, grzejemy! Idziesz z Sussmanem przodem! Rozwalcie te bunkry! Jazda! Przydałaby się pomoc! Łap! Pierwszy oczyszczony! Dorwaliśmy ich! Dalej! Już lepiej! Musimy się dostać do bunkru! Rzucam granat dymny! Wieżyczka zasłonięta, ruchy!
apteczka, Daniels! Dawać to do mnie! To dla ciebie. Przejdź naprzód! Rzucam granat dymny! Następna fala szturmowa nie da rady! Tak jest! Nie żyje! Wchodzę! Ostrożnie! Dobra, Zussman! Jeszcze jeden! Damy radę! Nacieramy! No to jazda! Zussman! O kurwa! Nie mogę iść. O w dupę. Zabierz mnie stąd, kurwa. Wyciągnę cię stąd, trzymaj się! Do punktu opatrunkowego! Po lewej! Znajdźmy osłonę! Ilu? Zbyt wielu! Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto! Zbyt wiele krwi. Trzymaj się!
Nie wychylaj się! Dorwałeś ich? Ciągle atakują! Uwaga! Oberwał! Ruszamy! Ruszajmy się! Mam cię! Kurwa! Możemy zejść tędy! Mam cię! Nie wychylaj się! Kurwa! No w mordę, wykrwawiam się! Przyciskaj ręce do rany! Już niedaleko! Pośpiesz się! Ruchy! Ruchy! Dobra, trzymaj się! Sanitariusz! Potrzebuję morfiny! Tylko tu nie mdlej! Czekają na nas dziewczyny w Paryżu! Serio? Pewnie, że tak. Ja... A może... dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz? No nie, jedzy. I tak się widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie, nie, nie. Tylko mi tu nie mdlej. Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim! Zjeżdżaj! Zajmę się nim. Potrzebuję cię, Daniels. Posłuchajcie! Przy farmie wzdłuż drogi stoi niemieckie działo! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Słyszeliście go! Zrób miejsce! Posuń się! Idziemy dalej! Łap amunicję, Daniels! Kiedy dotrzemy na farmę, musicie być gotowi! Przydałaby się amunicja, ser! Nie przejął w plażę, ile wlezie! Gołem na piętrze stodoły! Krycie! Rozwalcie KM! Nadchodzą!
Patrzcie, spiewają! Porwaliśmy ich! Rzucam granat! Łap amunicję, Daniel! Czysto! Zniszcz ciało! Tak jest! Daniel! Termin! Wysadzam! Łap amunicję, Daniel! Masz, Daniel! Dobra robota, Daniel! Dobra, panowie, zbiórka przy mnie! Pearson, potrzebny mi raport strat. Straciliśmy zbyt wielu ludzi. Za cholernie wysoką cenę. Daniels! A myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta. Nieźle go podszywali. Było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej, za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz! Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, sir. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie. Nie wiem, kto uznał, że jest to sposób na odbicie Europy, ale jednego jestem pewien. Nie było go dziś z nami na plaży.